Hajo, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy środę, ja mam wolne, jutro też mam wolne i jadę do Konina, do domu rodzinnego, do rodziców, do siostry, do pieska, do szynszyli, także będzie się działo. Zawsze jak jeździłam, nigdy was nie zabierałam, a tym razem stwierdziłam, że jedziemy. Oczywiście pokazywanie będzie w granicach mojej normy, tego co ja chcę i co sobie życzę, więc... Czeka mnie trochę chodzenia po sklepach, po lumpach, potem wam powiem, gdzie chodzę do lumpa, jak jestem w Koninie, gdzie są perełeczki. Znając życie, jak pojadę teraz, to nic nie będzie, więc spoko. Wszystko będzie w normie. Muszę wjechać do mojego ulubionego sklepu Mediamarkt. O kurza, stop. Muszę to wyciąć, bo ja zaraz szału dostanę z tym. Więc mam na sobie ten czerwono-biały sweterek z ostatnich łowów z lumpa. Generalnie pada jak jasny kapelusz. Wczoraj nie padało, ale jak dzisiaj trzeba jechać, to leje jak z cebra. I mój plan działania jest taki, że albo kucyk, nie? Co by to było, git majonez? Albo kurtka z kapturem, ale znowu, z drugiej strony jest chłodno, ale wiecie jak się łazi po sklepach? Zaraz człowiek upocony, spocony, nie wiadomo co jeszcze. Więc teraz nie wiem, czy ja kurtkę z kapturem nie mam tylko grubszą, a tak mam tylko płaszczyki. Chociaż jest ta jedna cienka, co ma kaptur, ale nie założę ją na ten sweter. Będę wyglądała jak taki poker. Dobra, zaraz coś wymyślimy. Więc tyle w temacie. Witam się z wami. Spędzamy razem dzień. Stwierdzam, że nie pada, tylko po prostu leje. Leje, naprawdę. A w ogóle jest stopni. 7. Nieźle. Także droga fajna. Nienawidzę jak pada deszcz, jak jest ciemno. I w ogóle tak chciałam powiedzieć. Ja apaszek, słuchajcie, uwielbiam apaszki, szaryki i w ogóle tego typu sprawy. Mam po prostu tego potąd. Znaczy no, tak prawie. I o co mi chodzi? O to, że cały czas chodzę w jednej, bo to jest komin. I tą, co ostatnio nawet kupiłam, tą czarną z tymi kwiatkami, też by mi fajnie pasowała. To nie, bo już nie jest kominem. To po co brała? No to po co brała, nie? Do jasnej cholery, jak nie nosi. No, ale wiecie co? Muszę wziąć i po prostu ją do krawcowi, żeby mi to zszyła. I idealnie będzie jak komin, bo ona też jest taka cieniutka, jak ta panterka. I muszę tak zrobić z jeszcze chyba z dwiema apaszkami, bo one też można będzie z nich zrobić spokojnie kominy, bo są takie szerokie, więc dobra. Ja teraz muszę jechać szybko na pocztę, wysłać jeszcze list, zanim wybiorę się w drogę i... w drogę do Konina, dobra. Kończymy, łączymy się później. A, powiem wam, że jest naprawdę zimno, ja nie wiem. Koleżanka nasza na Instagramie widzę... koleżanka z kanału No To Jestem wstawiła właśnie filmik na Insta, że u niej jest 13 stopni, u mnie jest 7. W Koninie jestem już, także różnica temperatury jest po prostu git. Ja jestem na ładowarce samochodowej, bo przecież inaczej to bym telefonu nie włączyła, ale rozmyślamy, wiecie co, i się okazało, mówiłam chyba ostatnio w filmie, a to był mój Insta, jaki kurczę dźwięk, że już możemy przedłużyć umowę, bo mamy w sieci Play, ale powiem wam szczerze, że obojętnie jaki telefon nie wezmę, będzie lepszy od mojego i nawet nie wiedziałam, że znowu wyszła Nokia 3310. Mieliście też Nokia 3310? Dajcie znać w komentarzu na dole, bardzo chętnie poczytam, czy też ktoś jako pierwszy czy tam drugi telefon miał Nokia 3310 i te dzwonki, jak to było? Polifoniczne, tak? Aj. Dobra, teraz tak, jadę odebrać moją siostrę ze szpitala, bo ja jestem tutaj na Starym Koninie na stacji. Musiałam wjechać na stację, jeszcze nie wjeżdżałam do domu. Tak mi się chciało, słuchajcie, siku, że ja po prostu myślałam, że nie dojadę i jadę po nią do szpitala, bo ma praktyki i muszę ją odebrać. I za chwilę myślę, że wskoczymy do Mediamarkt, do mojego ulubionego sklepu. Nie no dobra, nie zarażajmy się już tak po prostu. Ale jestem tak zrażona, że czuję, że i tak wyjdzie jakiś cyrk znowu. Ale lepiej nie. I co jeszcze? I pojedziemy do lumpa na Zatorze. Tam, gdzie jest, słuchajcie... ten cały pasaż, tam gdzie mamy Netto, ten market jest Netto, tak? I później mamy ten długi ciąg na Zatorzu, tam jest Rossmann, tam u pani fryzjerki czesałam się na ślub. Także tam jedna pani wyczarowała fryzurę, którą miałam na ślubie. Ja nie wiem, czy ten fryzjer nie jest koło Rossmana?
Nie pamiętam teraz, jak to było. Czy... To był na rogu taki fryzjer, nawet nie pamiętam, jak on się nazywa, ale właśnie tam czesałam się na ślubie. Tam robiłam paznokcie hybrydowe na ślub i tam pani mi robiła też rzęsy na ślub. A, i w tym samym miejscu miałam opalanie natryskowe, także ja miałam tam wszystko. Regulację brwi miałam, depilację miałam wtedy, znaczy woskową. Także tam robiłam w tym salonie wszystko na ślub. No i jak widzieliście po zdjęciach, poszło wszystko zgodnie z planem. Więc dobra, czekam na wiadomość od Pauli i podjeżdżam pod szpital. Zimno jak jasny kapelusz. Mamy toster, nie patrzcie na burdello. Mamy toster z gofrownicą i dzisiaj już będę w domu testować. Bo jakby coś było nie tak, to jest z MediaMarkt, to od razu pójdę oddać. Czekam na Paulę, poszła do parkometru wrzucić pieniążki i się okazało, że tutaj przy Netto się pozmieniało. Tesco już nie ma, nawet nie wiedziałam. A my idziemy tam. Jeżeli ktoś kojarzy koń, to tam jest cały pasaż i tam są lumpeksy. Czujesz? Podpety, skarpety. O nie! To jest ten Andrzej rysuje. Ale tak jest dobry. No, 9 zł. A... Co? Dlaczego żeby... zamontowali uchwyty przy podłodze? Żeby nikt nie odsłaniał pachy. Ale to jest... A co się tak cieszysz? Cieszysz się? No on nie lubi. Zamknięte. Bo my tu oglądamy, a karpik nie może wejść. Ty za chwilę. Jakiś wynalazek do zębów. Nie wiem, czy to trzeba będzie potem wymiotować, czy nie. Teraz mamy tak, jedne. O, nie wejdziesz tu. To ja. Ale opakowanie jest piękne, muszę przyznać. Cudowne. Tu mamy drugą, ogromną. Tu mamy, a to Pauli jest, to nie mój. Jedynka. To jest mój. Ja mam tylko to. Paula ma matowy. I ja mam to. Bronzer Terracotta 104. Ale musimy przyznać... Te kolory. Musimy przyznać, że... Z Biedry. Że, a, i jeszcze rozświetlacz z Bell. Ale to jest chyba w to kuchni. Nie rozświetlacz. Rozświetlacz, bronzer. Bronzer. No czekaj, teraz nie utworzę tego. Proszę bardzo. Karpik. Ale na moją nogę. A nie widać twojej nogi, czego ty się emocjonujesz? O, teraz twoje palce widać. Więc emocjonując się dalej, stwierdzamy, że ta jest lepsza. Ta ma same błyszczące. Ja ta kosztowała 4 dychy. Ta 4 dychy, a ta? 60. No. Ta 60, ta 4 dychy. No ta ma zdecydowanie ładniejsze opakowanie, bo mi się... Jakby to w ogóle było ważne. Damskie takie. Takie no, takie srocze, takie świecące. No i tu mamy tylko rządek błyszczących i nie, i te dwa, a reszta matowe. Ale nie, ale... napisali, że jeszcze satynowe. No takie są, widać, że ten. Także są super. To mamy to. Także zobaczymy. No ja mam ten różowy. Różowy, o. A Paula ma jako bazę pod cienie matowy. Ej. Ale to jest prawie to samo. Ale to nie daje koloru. Aha. No, to się wydaje, wiesz? A to jest słynna Terracotta 104. I pierwsza miłość. Ej, Terracotta? Jak, co to jest jeszcze Terracotta? Że nie. Nie, nie. On się cieszy. Masz za krótkie nogi. Za krótkie nogi. Śmierdzące skarpety. Fuj, tu śmierdzące skarpety. No weź, no nie wrzucaj tego. No czemu? No on lubi śmierdzące skarpety. No. Nogie śmierdzące. On chyba się, on się nie chce malować. Tu nianiuś ząbki. O, to już nie będzie chciał, proszę. Mięta? Ja to nie wiem. Co? Co? I tak w ogóle to jeszcze tych cieni nawet nie zmacałam. Zaraz ci pół terakoty wyrwę. Nie, nie. O nie! Bo co to robiliśmy? Misia, ale ekonomicznie. No Karola misia to nie widziała. Miś był porażny. Miś był straszny, ale słoń zarąbisty wyszedł. Dzień dobry państwu.
Już bitwa? Więc tak, to są moje łowy lumpeksowe. Spokojnie, nie wszystko jest moje, też jest coś tutaj dla kogoś i dla Dawida. Także spoko loko. Jeżeli chodzi o tę część, to już pokazuję i objaśniam. To jest statyw, który zakupiłam. No i powiem wam szczerze, wiedziałam, że on jest po prostu malutki, ale no czuć różnicę. On jest mały, kosztował 100. Czuć różnicę, że już jest porządny, masywny, tylko że jest po prostu malutki. A ten, co ja chciałam sobie kupić drugi, to kosztował 200, a jeszcze inny model 400 zł. Z tych mini takich, nie? Ale to na pewno nie teraz, na pewno nie w tym roku. I kupiłam w końcu toster, słuchajcie, z funkcją gofrownicy. Chciałam w ogóle toster, bo nas wzięło na tosty. W ogóle to jest firma, której ja absolutnie nie znam. Powiem wam, że w sklepie w ogóle było tyle firm, których ja nie znam. Znałam tylko Tefal i Zelmera, a reszta to po prostu nie wiem. Nie wiem, skąd to się wzięło, pobrało. No człowiek nieobyty to nie wie, nie? I powiem wam, że mieliśmy toster, który miał... może tak, to ja, haj. Mieliśmy toster, który miał 7 albo i nawet 8 lat, który kosztował kiedyś, nie wiem, z 40 zł, 30 zł i funkcjonował i żył i oddychał. I teraz po prostu stwierdziliśmy, że chcemy toster, który ma funkcję grilla, też ma grilla, bo on ma 3 funkcje. Grill, kanapki i gofrownica, także super. I ten sprzęcior kosztował 100 zł, ja już go testowałam w domu, jak byłam u rodziców, także działa, bo chciałam, wiecie, uniknąć rzeczy, gdyby coś było nie tak. I słuchajcie... Dostałam od mamy przepiękną filiżankę. Chciałabym wam pokazać tę filiżankę. I jak teraz? Wam nie pokażę. Ale, a jest, pokażę wam. Jest przepiękna, prześliczna. I oczywiście jaki motyw? Kwiaty. I do tego jest talerzyk. Cudowna jest, piękna jest naprawdę. Tylko jedyny minus jest taki, że jest malutka, nie? Wiecie, że ja lubię garnki, nie? No, więc dobra. I oczywiście najzdrowszy na świecie chleb do tostów. A co? 4 paki chipsów. Jeżeli jeszcze nie jedliście, to spróbujcie, bo naprawdę, no, kalorycznie to one i tak są kaloryczne, ale bardzo dobre. Ja uwielbiam te ziołowe i te pomidorowe, to są czy paprykowe? Pomidorowe. Stwierdziłam, że spróbuję tę herbatę z Lidla. Miałam wziąć tą pastę z burakiem, o której mówiliście i polecaliście, że dobra, ale jak na złość nie było. Tradycyjnie chusteczki niezastąpione do mycia mebli kuchennych boskie. Serek żółty, pieczareczki, cebuli prażonej nie kupiłam, kurczę. Pomidory, tak, jeżeli ktoś jest zdziwiony, to ja również, tak samo jak wy. Bo taką mam ochotę na pomidory, powiedziałam, trudno, będę żarła, będę płakała, bo mam zgagę po pomidorach. Trudno, niech się dzieje, to chcę po prostu podpiczniki. Miałam wjechać do Biedronki po waciki. Uwielbiam biedronkowe waciki. I słuchajcie, no niestety, nie byłam i wzięłam z Rossmana i wzięłam z Lidla, więc zobaczymy, jak to się sprawdzi. Do gofrów wzięłam kiwi, tu mamy banany z serii bio, chociaż ja w te bio to już naprawdę nie wierzę, po tych programach w telewizji, co się ogląda, to po prostu szok. Jeżeli chodzi o pranie, to szukałam oczywiście kokolino, ale nie było, bo chciałam wziąć inny zapach, więc wzięłam Lenora. I podobno ten niebieski ma największe chody, więc zobaczymy. No pachnie ładnie, bardzo mi się podoba. I krem z taupy, który już miałam, bo mi się skończył i nie mam za chwilę żadnego kremu, więc stwierdziłam, że wezmę go po raz drugi. Dobra. Tak to wszycho wygląda, słuchajcie. Ja byłam w Koninie, u rodziców za dużo nie nagrywałam, już mamy czwartek dzisiaj, ja już jestem w domu, Bazyl się już cieszy, Milano też, bo oni już są pewnie głodni, więc zaraz idę po prostu zdjąć dżiny z dupy, za przeproszeniem, bo jak wchodzę do domu, to muszę być od razu rozebrana. I co jeszcze? A, no coś muszę na obiad zrobić, znaczy na obiad o kolację, ale zrobimy chyba tosty. Tosty zrobimy, wiecie. Bardzo lubię tosty przesmażyć pieczarki i wiecie, jak się robi tosty nawet w tym tosterze właśnie, to wiecie, serek, pieczareczka, można szyneczkę, cebulkę prażoną, zamknąć, bach. Takie, pycha, pycha. Więc to. I chciałam powiedzieć, że na filmiku chyba widzieliście pieska, który jest wzięty ze schroniska, ale on już w domu rodzinnym jest, nie wiem, z 5-7 lat, coś takiego. I jest tak wdzięczny, tak kochany. I oczywiście imion ma z 10, nie? Co chwilę inne. Ale jest naprawdę sympatyczny i kochaniutki. Więc co? Jeżeli chodzi o lumpy, pokażę wam mniej więcej co i jak w następnym vlogu, mam nadzieję, że jutro, że się nie będę opindalać,
tylko coś nagram, jak wrócę. I bez skrupułów będzie, już robiłam, ale jutro będę kończyć. W szafce z ciuchami, wiecie, wywalałam bez skrupułów piżamki i inne sprawy, bo już naprawdę się nie nadają nawet do spania niektóre. No, ale co się okupiłam, to moje. I oczywiście w kwiatki też coś jest i nawet są sukienki. Dobra, widzimy się jutro. Mam nadzieję. Trzymajcie kciuki. Dzięki bardzo. Trzymajcie się. Pa, pa.